Jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, jest źle i w pewnym momencie balonik pęknie bo nikt normalny nie będzie chciał płacić 5 tysięcy zł za wynajem, słuchajcie, mieszkanka w Polsce. W Polsce, w której zarabia się 2500 złotych Słuchajcie, tam w tym Oszą prawda, płacą 2,800 chyba, tak? A we Francji płacą 8000 tysięcy zł w Oszą tak? A w polskim Oszą płacą 2,800, no. A wynajem mieszkania kosztuje, słuchajcie, 5000 razem z rachunkami. No to musi być tego koniec, tak? I ludzie, którzy nie będą mieli szansy, no to wtedy no, zostaną w Polsce albo wyjadą do, do Niemiec, do Holandii. Już bardzo moich znajomych dużo chce wyjechać z Polski, bo już po prostu nie ma siły. Ale ludzie, którzy mogą się po prostu przetransportować, słuchajcie, w, 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 w miesiąc też stąd wyjadą, bo będą mieli tego zwyczajnie dosyć, tak jak nie chcieli żyć w Polsce w 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i miliony Polaków zwyczajnie stąd wyjechała. Niestety przed Polską wielki odpływ ludzi, a jak oni już sobie tam pojadą, to tak jak ci, którzy wcześniej wyjechali. Jeżeli ktoś zasmakuje sobie tak samo taniego życia jak w Polsce, na przykład w takiej Hiszpanii, ze słoneczkiem i wiecie, z takim lifestylem, takim że ciepło, fajnie, wierzcie mi, tego się nie, nie, chce zamienić z powrotem na Polskę, prawda? Można, chyba, że można wiecie, w zimę siedzieć sobie tam, w lato tu, gorzej jak się ma dzieci, bo dzieci muszą chodzić do szkoły, ale w Hiszpanii są takie, jest coś takiego jak prywatne szkoły, więc teoretycznie dziecko może chodzić troszeczkę tu do szkoły, troszeczkę tam. Kto by zabronił? Może tutaj pół roku do prywatnej chodzić i pół roku tam. A i będzie dzięki temu mądre. E, bo kto powiedział, że dziecko nie może chodzić do dwóch szkół? No, powiedzieli wam ci, którzy chcą, żeby wasze dzieci były głupie, prawda? Bo nie oszukujmy się, po, polska szkoła e, nie jest stworzona po to, żeby uczyć czegoś dzieci, a celem polskiej szkoły jest to, żeby dzieci gdzieś Pchać na czas, gdy rodzice są w domu, tak jak przez szkołę, żeby kobieta mogła pracować, a efektem pochodnym szkoły jest nauka dla dziecka. Która jest jaka jest, widzimy zresztą, prawda, jest jaka jest. W takim razie do usłyszenia. Mam nadzieję, że sytuacja się zmieni, ale powątpiewam w to, bo to już za długo trwa. I nie sądzę, że to się zmieni mocno, bardzo szybko, więc niestety Polska idzie w złym kierunku. I jak będziemy dalej przyciskani z jednej strony przez jednego wroga, z drugiej strony przez drugiego wroga, prawda? To się niestety zwyczajnie nie zmieni. Do usłyszenia, miłego dnia.